podpasowując się pod konkretnego rywala. Identyczny zasięg ramion. Może być naprawdę spektakularna walka. Sasza kontra Dawid Malczyński. Lecimy. Runda. Nastawiony. Dawid cofnął się na siatkę. I piękna seria. Kanonada i proszę. Lewa noga. Próba. Wielokrotnie uderzył go na żebra. Widać, że Dawid już zasłania te żebra. Nie chce otrzymywać tych ciosów. Musi odczuwać te ciosy. Naprawdę jest... Ale o, silny fizyka. Ależ nam zdominował Dawida Malczyńskiego. Kapitalnie od pierwszych pięknie, sekund wygląda teraz w tym pojedynku rękę i... Musi teraz uważać Sasza, ponieważ Dawid już poddawał. Drodzy, chyba nie spodziewał się nikt. Jeszcze pomógł mu wstać. Bardzo i bardzo mocny low na łydę, ale ten lewy wszedł i mam wrażenie, że to po nim schował się za podwójną gardą Dawid Malczyński, a to te prawe, które zdewastowały jego żebra. Dawida Malczyńskiego, który jest lokalsem. Czy go to poniesie? Mocno trafił lewym. Sasza próbował odbić tymi bombami Dawid, ale Sasza ciągle idzie do przodu i mamy slugfest, proszę. O, i teraz poczuł tego się. I kolejny cios na twarz. Tak, panie, proszę państwa, koniec jest blisko końca. Dawid musi zareagować. Koniec, koniec. Nie oddawał pola. Był silniejszy, był mocniejszy. W każdej płaszczyźnie dominacja. Państwo tego nie widzą, ale załamany jest Dawid Malczyński. Jest naprawdę załamany przebiegiem sprawy. Ale też może być z siebie dumny, ale dzisiaj zmierzył się po prostu z czołgiem. Dawid miał przyjść tutaj do fejmu z powrotem, żeby odzyskać zasięgi, odzyskać reputację, dostać jak największe walki i niestety dla niego Sasza okazał się naprawdę przepotężnym rywalem, by w tym zmienić, naprawdę. No, wydaje mi się, że... Przez TKO zwycięża Aleksander Sasza Muzejko!